Dzisiaj mamy koleżankę, bo tak już chyba mogę powiedzieć, Paulina Ligocka, już brawa wskazane, a jakże? To jest tak, że trzeba pokochać najpierw miłość do zjeżdżania na sankach, potem gdzieś tam próby jeżdżenia na nartach i potem dopiero zacząć snowboard. Pamiętasz te lata? Ja pamiętam te lata dokładnie. Dużo wcześniej zaczęłam jeździć na nartach, pochodzę też z rodziny, która sportowe tradycje ma zakorzenione. Dużo wcześniej jeździłam na nartach, bo już tata zabierał mnie w wieku 3 lat, także też mieszkamy w Cieszynie. Ja co prawda urodziłam się w Gliwicach, ale w wieku 2 lat przeprowadziliśmy się do Cieszyna. Tam oczywiście warunki do uprawiania narciarstwa są ułatwione ze względu na to, że mamy resorty różne, Wisła, Szczyrk, Ustroń, także tych resortów tam jest. No i moją przygodę ze snowboardem zaczęłam w wieku 13 lat, także już miałam te pierwsze doświadczenia ze śniegiem, z jazdą na wyciągu właśnie i zaczęło to się tak, że najpierw na desce zaczął jeździć mój kuzyn Mateusz, który od razu wyspecjalizował się w freestylu, czyli w skakaniu. No i ja przyglądając się razem z moim bratem, moim drugim młodszym kuzynem z kolei Michałem, zaraziliśmy się tym sportem, bo to było coś fantastycznego, nowego. Wtedy, pamiętam, w 97 roku obiektów snowboardowych nie było wiele, ale my nawet przy domu potrafiliśmy sobie wybudować małą skocznię i tam trenować. To jest chyba tak, że jak się uczy skakać, zjeżdżać, to ja pamiętam, jak uczyłem się jeździć na nartach. Państwo pewnie też kojarzycie te momenty, kiedy 4 litery bolą bardzo, bardzo mocno, bo spada się bardzo często, albo łamie się nogi, albo różne rzeczy się dzieją. Biorąc pod uwagę, że leci się nad ziemią i skacze się przy użyciu jednej deski, to jest tak, że na ortopedii mówią, cześć Ligocka, znowu cię składamy? Było już wiele kontuzji, właśnie teraz jestem już na etapie kończenia kontuzji kolana, natomiast pamiętam po pierwszym dniu, kiedy jeździłam na desce, powiedziałam, że nigdy więcej do deski nie wrócę, ale za tydzień już śmigałam z powrotem. Ale natomiast oczywiście snowboard nie jest sportem łatwym, bezpieczny, wiąże się z różnymi kontuzjami, ale jakby nie da się przestać. Słuchaj, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o cechy fizyczne, bo widzieliśmy, że sprawa nie jest łatwa. Samo zapięcie tej deski to już jest odpowiednia kombinacja. Natomiast później, żeby dobrze sobie radzić, gdybyś mogła wskazać te cechy fizyczne, które się przydadzą do tego? Cechy fizyczne. No na pewno musimy być ogólnie sprawni, chociaż to jest tak, że ucząc się jeździć na desce, każdy może się na desce nauczyć jeździć. Ja znam różne osoby w różnym wieku i z różną wagą nawet, które całkiem nieźle sobie radzą. Natomiast jeśli chodzi o takie umiejętności motoryczne, no to na pewno gibkość. Musimy pamiętać o tym, żeby zawsze przed jazdą, rozpoczęciem jazdy zrobić rozgrzewkę, no bo to każdy staw musi być odpowiednio przygotowany. No i tyle w zasadzie. Pierwsze sukcesy pamiętasz? Tak, to było gdzieś po około roku jeżdżenia na desce. Wystartowałam w Mistrzostwach Polski, tam udało mi się zdobyć 2 miejsce w kategorii juniorskiej. Później wystartowałam jeszcze w tym samym sezonie w kategorii seniorskiej w halfpipe, bo jeszcze wtedy halfpipe w Polsce jako taki był wybudowany, co prawda ręcznie. To nie są takie obiekty, jakie możemy spotkać za granicą. Natomiast te sukcesy przychodziły stopniowo, były również gorsze dni, były lepsze dni. Po krótkim w zasadzie czasie dostałam się do kadry narodowej, zaczęły się wyjazdy za granicę, Puchary Europy, Puchary Świata, później Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. W snowboardzie wyróżniamy w zasadzie 3 takie główne nurty freestyle, w którym ja się specjalizuję. Border cross, czyli taka jazda, żeby osiągnąć jak najlepszą prędkość i wygrać z 3 przeciwnikami. Pokonuje się różne przeszkody typu skocznie, bandy, rollery. No i klasyczna jazda na snowboardzie, czyli po prostu snowboard alpejski, czyli jazda pomiędzy tyczkami, również na czas. No tu mamy zawodniczkę Jagnę Marczułajtis, również wybitną w tej konkurencji. Natomiast we freestylu rozróżniamy kolejne konkurencje. Jest to halfpipe, czyli moja konkurencja, bigger, slopestyle. Slopestyle został wprowadzony teraz w program Igrzysk Olimpijskich na Soczi 2012. No a w halfpipe o co chodzi? No, pokonujemy
tą rynnę. Rynna ma tam około 120 metrów długości i przejeżdżając nią w dół wykonujemy różne ewolucje. Z reguły jest to 5-6 trików po kolei. Chodzi o to, żeby te triki wykonać jak najczyściej, jak najpewniej, żeby absolutnie nie doszło do żadnej wywrotki, bo od tego bardzo mocno odejmowane są punkty. Bardzo liczy się wysokość, na jakiej wykonujemy te triki. No, najlepsi zawodnicy typu Sean White na przykład to potrafią wykonać już 3 czy 3,5 obrotu wokół własnej osi. Podwójne salta, lądują oczywiście idealnie czysto i dojeżdżają szczęśliwie do mety.